co na polskie można przetłumaczyć pierścień mocy. Boulder Dash. Jest też taka gierka. Boulder Dash. Też bodajże wyszła na NES-a, jak nie na NES-a, to na tego. Na coś innego w sumie. A skąd to wiem, ponieważ robiłem sobie krótki research. Bardziej taki można by powiedzieć, że research nawiązujący też do nazw poziomów, które zresztą widzimy tutaj na ekranie. Jest to drugi poziom typu właśnie ścigającego, w sensie, że coś nas ściga, w tym wypadku kamień. Bo tylko jedyną rzeczą, która będzie nas tutaj ścigała, to jest rzecz. Dopiero od Crasha 2 wprowadzili też coś innego, co może nas ścigać, ale nie spoilerujcie, proszę. I sorry, jeżeli kogoś będę triggerował pociąganiem nosem, ale mam alergię, że tak powiem, z rana, mimo że brałem tabletki, cholera jasna. Dobra, już jestem z powrotem, więc ciśnijmy dalej. Jak widzicie, tutaj też są przy okazji żyćka. Ta gierka też lubi trollować trochę w taki sposób, że niby wiesz, masz takie zwykłe skrzynki ze znakiem zapytania, a okazuje się, że po zniszczeniu tych skrzynek to okazuje się, że są tam dwa życia albo trzy czasami. To jest typowe, jeżeli chodzi o Crasha 1 i ogólnie chyba nawet o trylogię, bo w trylogii też się tak zdarzyło, że coś takiego miało miejsce. Bo jednak no technicznie... Dobra, może nie do końca to jest taki troll, bo jednak znak zapytania to nie musi wcale oznaczać, że tam jest, wiecie, owoc łumpa. Owoc łampa, kurde. I sorki, naprawdę, jeżeli będę co jakiś czas, nie wiem, może taki pociągający, jak to ktoś może sobie tutaj wydedukować. Ale serio, po prostu alergia jest mega męcząca i staram się jakby... Dobra, jestem już. Musiałem krótkie ZW zrobić, ale już jestem. Dobra, Sunset Vista. Oj, poziom, który jest naprawdę mega niedobry. Mega niedobry, mega zły, mega fuj. Fuj, fuj, fuj. Sorki, że tutaj nic nie mówię, ale po prostu staram się skupić, ponieważ tak jak już mówiłem, jest to troszeczkę gorsza wersja The Lost City. A jeżeli nie mówię, to teraz mówię o tym. I jest tutaj sporo przeszkód, które szczerze trzeba ominąć. Jakkolwiek to oczywiście brzmi. Ale na szczęście nie robimy tego poziomu i tej gierki na 100%, więc w sumie możemy sobie tutaj ginąć dowoli, ale wolałbym tego nie robić. Wolałbym, żeby śmierć to była jakby taka trochę ostateczność, ponieważ nie wiem, nie udało mi się gdzieś tam przeskoczyć. Bo trochę jest to typowe, jeżeli chodzi o tę gierkę. Serio, czasami jest tak, że chcesz doskoczyć i Crash ci nie doskoczy, ponieważ będzie miał jakiegoś downa, kurde. W sensie moment downa i po prostu ci nie przeskoczy. Dobra, checkpoint. I teraz do góry lecimy. Ten poziom w ogóle też troszeczkę charakteryzuje się tym, że ma trzy piętra, tak więc... To było pierwsze piętro, czyli taki parter. I teraz będziemy szli na drugie piętro. Czyli technicznie w takim bloku byłoby to pierwsze piętro dla ciebie. Bo parter nigdy się nie liczy jako takie oficjalne pierwsze piętro. Chyba, że ktoś mieszkający w bloku liczy parter jako takie oficjalne pierwsze piętro, ale z tego co wiem, to w, powiedzmy sobie szczerze, takim prawie, w sumie to ciężko nazwać prawem, ale powiedzmy tak, technicznie się nie liczy jako pierwsze piętro parter. Tylko bardziej jako takie piętro zero. Ale co ja tam mogę wiedzieć, mieszkam praktycznie od urodzenia w bloku, więc ja nic nie wiem w tej kwestii. O
Okej, okay, uwaga, teraz tak. Skok. A, i teraz mamy ostatnie piętro. O, dokładnie tak. I teraz pewnie do mnie powiecie, ej, Pomidor, ale ty to jesteś głupi jednak, ponieważ ty coś gadasz odnośnie trudności, a ten poziom nie wydaje mi się wcale trudny. Okej. On może się nie wydawać trudny. Ale bierzcie pod uwagę też to, że ja mówię o trudności, kiedy robisz też 100% w tej gierce. A uwierzcie mi, inaczej wygląda ten poziom, kiedy robisz 100%. Oj, uwierzcie mi, inaczej ten poziom wygląda. Na przykład tutaj, kiedy byś zginął, to musiałbyś już powtarzać poziom. Ponieważ nie mógłbyś zbierać dalej skrzynek. Bo dać ci się po prostu by nie liczyły. Co za tym idzie, po prostu twoje robienie 100% nie miałoby najmniejszego sensu, bo musiałbyś cały poziom za każdym razem restartować. Trust me. Uwierzcie mi, że to co ja mówię to nie jest na zasadzie takiej, że ja tutaj nie wiem. Mówię, że to nie wiem. Jest trochę niemożliwe, dlatego że ten... W sumie nie wiem co chciałem powiedzieć, w każdym razie chyba wiecie o co mi chodzi. Trochę się zgubiłem w sobie w tym, co chciałem powiedzieć. I tam, jak widzicie, gra dała mi już checkpoint, ponieważ zbyt dużo razy zginąłem. Ponieważ coś, co jest dosyć znanym systemem w Crashu 1, 2 i 3 jest to, że mamy tak zwany system DDA. System ten polega na tym, że po prostu kiedy robisz poziomy, gdzie coś ciebie ściga, lub po prostu robisz zwykłe poziomy, to gra... Po którejś tam twojej śmierci zaczyna się robić coraz łatwiejsza. Czyli przykładowo, kiedy masz tam 90 żyć i stracisz bodajże 15 albo 20, gra uruchamia system DDA lub po prostu taką, jak to można byłoby powiedzieć, taką sztuczną inteligencję DDA, która pozwala na to, że przeciwnik, który cię goni, lub kamień, lub nawet po prostu postać, która cię goni, bo może też tak być, że cię postać będzie jakaś goniła albo zwierzę, zaczyna spowalniać, a ty dostajesz takiego jakby, nie wiem, super uber 60 fps gameplay. No i tutaj mamy końcówkę. No. I to samo jest na przykład w przypadku zwykłych poziomów, czyli po prostu zginiesz za dużo razy i w pewnym momencie pojawi ci się checkpoint albo skrzynka z aku-aku lub skrzynka z życiem. Jako taki bonus dla ciebie, że tyle razy zginąłeś. No, i teraz mamy konfrontację z nikim innym jak Koala Kong, czyli bossem, który tak na dobrą sprawę zadebiutował jako boss tylko w tej gierce. Bo serio, nie ma innej gierki Crasha, gdzie zadebiutował Koala Kong jako boss. I nie, Insane Trilogy nie liczymy. Czy ja się cieszę z tego powodu, że Koala Kong jest jedynym tutaj bossem? Szczerze powiedziawszy tak, ponieważ wolę Tiny'ego Tigera jako bossa, jeżeli mam być szczery. Z biografii Koala Konga wynika tylko to, że Koala Kong jest... super muskularną koalą, ale tak naprawdę ma mózg 5-latka. Serio. Dosłownie ma mózg 5-latka, bo niby rzuca w nas tymi kablotami, ale nie bierze tego pod uwagę, że Crash może go zaatakować speed atakiem, przez co on i tak oberwie, więc pozdro 600 dla ciebie, Koala Kong. No i od połowy walki on będzie jeszcze dodatkowo zrzucał TNT na ciebie, więc nic takiego szczególnego. W ogóle ciekawostka, to jest jedyny poziom w lawie w tej gierce. W sensie, gdzie jest lawa. Co jest trochę przykre, ponieważ przydałoby się więcej takich poziomów z lawą w serii Crasha. Technicznie mamy 10 wymiar jako taki poziom z lawą. Bo tam wiem, że jest lawa. I każdy zresztą z nas wie w Crashu Twin Sanity. O, i przy okazji kamień też możemy sobie przesuwać, jak zresztą widzieliście. Przyznam szczerze, że animacja pokonania Koala Konga bardziej mi się podoba w Insane Trilogy, ponieważ tam chociaż ten wagonik go posuwa dalej, a tutaj ginie w taki żałosny sposób.
Czas na Heavy Machinery, czyli poziom, który nie powinien być właściwie w tym miejscu. A dlaczego nie powinien być? A o tym pogadamy sobie w następnym poziomie. No ale gdyby powiedzmy Crash 1 wyszedł w kompletnym stanie z tymi wszystkimi skasowanymi poziomami, to tutaj jeszcze Heavy Machinery by nie miał miejsca, ponieważ byłby ten poziom, który zabrałby cię na trzecią wyspę, ponieważ Middle Island, czyli drugą wyspę, mamy już zaliczoną. Tam na dole jakbyście zeszli, to byście zdobyli życie oraz główkę Embryo i Aku Aku bodajże, bo tam też był. I co ja sądzę o Heavy Machinery? Jest to poziom, który szczerze powiedziawszy mi się podoba, ale Castle Machinery jakoś nie lubiłem nigdy. Robić też na 100% swoją drogą go nie lubiłem. W sumie może w tym poziomie zrobimy sobie rundę bonusową Towny. Przydałoby się w końcu odwiedzić Townę Bandicoot. W sumie to już zbliżamy się do niej, ponieważ tutaj będzie ta runda bonusowa. Może jakieś dodatkowe życie zgadnę, kto wie, kto wie. Dobra, lecimy z koksem. Nie ma żyć. Ale jest 40% gry w 50 minut. Serio, ta gierka jest mega krótka, więc jak widzicie, nie musicie nawet się jakoś super starać. I schodzimy sobie w dół. Jestem ciekaw, czy ja przed 9 się wyrobię, bo szczerze nagrywam to o 8 rano. W sumie jest 8:26. A czemu przed 9? Bo o 9 wchodzi pierwszy odcinek z Crasha Bind Over Mutant na Nintendo DS. Uwaga, uwaga, para wodna. Para wodna może cię skrzywdzić. Bierzcie to pod uwagę, kurde. W sumie bardzo lubię soundtrack Heavy Machinery. Nie wiem, czy o tym wspominałem, ale kurde, mega mi się on podoba. Lubię sobie ogólnie słuchać soundtracku z Crasha 1. Bo wbrew pozorom Crash 1 ma bardzo dobry soundtrack, mimo że jest to gierka, którą szczerze powiedziawszy bardzo lubię, ale może nie lubię tak bardzo jak Crasha 3 czy 2. No ale Crash 1 też jest spoko. Warta ogrania gierka. Nawet dla własnego doświadczenia, jeżeli nie lubicie za bardzo takich klimatów, gdzie gra jest dla ciebie super uber chamska. Dobra, 13 skrzynek jest ominiętych. Swoją drogą, w wersji japońskiej tej gry, kiedy byście ominęli skrzynkę, to nie byłoby tej animacji, gdzie dokładnie 13 skrzynek na ciebie spada, tylko po prostu Japończycy co zrobili, a raczej Naughty Dog w Japonii co zrobiło, to po prostu zrobiło tak, że jedna skrzynka spada na łeb Crasha i od razu jest total, ile skrzynek tam pominąłeś. No ale dobra, czas na Cortex Power. I to jest właśnie poziom, który powinien technicznie być pierwszy w tej nowej wyspie, dlatego że jak widzieliście na mapie, mieliście coś takiego, że była taka dróżka z bramą. No i ona, jak weszliśmy do poziomu, oznaczała tego Heavy Machinery. Ale gdybyście sobie zagrali w Crash Bandicoot Prototype, to gdybyście doszli właśnie do Cortex Island, czyli do tej wyspy, gdzie tutaj jesteśmy teraz, to zauważylibyście, że po wejściu do przez minimapę w sumie tutaj, to gra by cię zabrała od razu do Cortex Power. No, do Cortex Power by cię od razu zabrała. Chciałem przez chwilę powiedzieć do Cortex Castle, ale mówię sobie takie: halo, to nie jest Crash Team Racing. To jest dosyć często, co mi się zdarza, czyli po prostu uderzenie checkpointu, po czym wpadam do tej toksycznej wody w sumie. Nawet nie wiem, czy mogę to nazwać toksyczną wodą, po prostu to jest taki śluz. I tak, muzyka z Cortex Power też jest mega fajna. A poziom, jak widzicie, jak nie robisz na 100%, jest uber krótki. Praktycznie poziom taki na pstryknięcie palca. Czas na Generator Room.
albo Generator Room, albo po prostu kolejny poziom, który powodował schizę za dzieciaka, szczerze. I to we mnie powodował schizę, dlatego że kurde, soundtrack w tym poziomie jest mega przerażający, jeżeli mam być szczery. I to do dzisiaj tak uważam. Jak kiedyś widziałem, jak tata grał w Crasha 1, to kurde, mega się bałem tego poziomu. Pewnie dlatego, że też poziom dzieje się w ciemności, jak zresztą widzicie. Tam na dole, jak widzicie, są takie kurde platformy. I one, nie wiem czemu, sygnalizują mi, jakby coś z tej gierki właśnie też było wycięte z tego poziomiku, bo to nie bez powodu tam stoi. Uwierzcie mi, to nie bez powodu tam stoi.